To wyjątkowo różnorodna wystawa, na której znalazło się jedynie część zdjęć, które powstały podczas tegorocznych warsztatów fotograficznych. W grupie tych 58 fotografii, które wzięły udział w warsztatach, są to laureaci już wielu konkursów międzynarodowych, są to ludzie, którzy są członkami fotoklubów, czy to RP, czy nawet już organizacji międzynarodowych, tak jak powiedziałem. Czyli są to osoby, które mają już bardzo duży dorobek fotograficzny i to, co jest chyba najważniejsze w tych warsztatach, to to, że nie tylko razem pracujemy, ale również dzielimy się swoją wiedzą, swoimi informacjami, swoimi, powiedzmy, sposobami rozgryzania różnych tematów fotograficznych. Wiele spośród wystawionych fotografii zaskakuje, szokuje czy zachwyca. Nazwałem to grzechem pierworodnym, ponieważ no pierwsze zdjęcie z tego tryptyku to jest to zdjęcie tego całunu, tej powłoki, które kobieta ściąga z siebie, tego wstydu, pojawiają się ręce mężczyzny. No i trzecie zdjęcie to jest ten grzech pierworodny, to jabłko, które jest w herbie naszego miasta, więc no, nie uciekniemy od jabłka. Wieszałem te zdjęcia i szczerze mówiąc, tak skupiony byłem na powieszeniu innych prac, że nie zwróciłem uwagi, że nie wiszą po kolei. Pierwsze dwa zdjęcia są tylko zamienione. To jest pokłosie właśnie warsztatów w warsztatach, które w tym roku zmieniliśmy troszeczkę koncepcję. W naszych warsztatach międzynarodowych, to co Andrzej wspomniał na początku, odbywały się też warsztaty wewnętrzne z Tomaszem Tomaszewskim, reportaż, narracja, kompozycja. I w niedzielę mieliśmy piękne warsztaty z Małgorzatą Kozakowską, jest to artystka fotografik z Częstochowy, po Akademii Sztuk Pięknych. No i tak nas gośka z samego rana, ja mówię z samego rana, zapłodniła tą myślą fotografii tej, którą reprezentuję, czyli martwej natury, że udaliśmy się do pracowni Ali Przydrygi. No i ta pracownia ma też swój pewien klimat. To są rzeczy, które stoją na półkach. To nie jest aranżacja, to jest to, co zastaliśmy w pracowni ceramiki. No i oczywiście te elementy zostały zabrane na zewnątrz i te dwa zdjęcia powstały w momencie, kiedy Małgorzata zakładała na siebie tą skorupę gipsową, która była odlewem zresztą naszej modelki z BTF-u. I tak się rodzą zdjęcia. Sekunda, to się widzi coś i się fotografuje. Na zdjęciach uwiecznione zostały m.in. regionalny happening na Placu Narutowicza, skoki na deskorolce czy przejazdy samochodów terenowych na trudnym terenie pieskowym oraz bagiennym.